Dzień dobry. Witamy na kolejnych warsztatach kulinarnych z GOK. Dzisiaj przygotujemy pizzerynki. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 4 łyżki mąki, 3 łyżki mleka, łyżka oleju i łyżeczka proszku do pieczenia oraz szczyptę soli. Do ciasta potrzebujemy 4 łyżki mąki. Trzy łyżki mleka. Łyżka oleju. I łyżeczka proszku do pieczenia. Jeżeli ciasto wydaje Wam się zbyt suche, można dodać troszkę mleka i odrobinę oleju. Zobaczymy, pół łyżeczki mleka. Pół łyżeczki oleju i ugniatamy. Wersja najprostsza. Smarujemy sosem pizzerynkę, a następnie posypujemy ją serem. Możemy też dodać trochę warzyw. Najpierw posmarujemy sosem. Dodamy trochę pieczarek, troszkę szynki, o, szyneczki, paprykę, serek i możemy posypać jeszcze mozzarellą. Tak przygotowane pizzerynki wkładamy następnie do pieca nagrzanego do temperatury 180 stopni na 15 minut. Thank you.
Tak wyglądają gotowe pizzerynki w wersji na bogato. Dziękujemy Wam bardzo za wspólne gotowanie. Mam nadzieję, że będziecie eksperymentować również w swoich kuchniach. I do zobaczenia na balu karnawałowym. Pa!